Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Wczoraj polała się czerwień na rynku zagranicznym. To zobaczymy, jak to wpłynęło na rynek GPW. Zerkniemy również, co dzieje się na rynku zagranicznym oraz co się dzieje na rynku krypto, bo tam również mieliśmy dosyć ciekawą korektę. Tak więc startujmy z podsumowaniem. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera. Jak masz jakieś ciekawostki, to podrzuć nam w komentarzu. I zaczynamy. FDA zatwierdziła szczepionkę Pfizera dla osób od 12 roku życia. To jest ciekawe. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków zatwierdziła w poniedziałek do użytku w nagłych wypadkach szczepionkę przeciwko szkodnikowi firmy Pfizer-BioNTech dla osób niepełnoletnich od 12 roku życia. Do tej pory szczepionka Pfizera w USA była podawana osobom powyżej 16 roku życia. USA są drugim krajem po Kanadzie, który dopuścił stosowanie tego preparatu dla osób od lat 12. Lecimy dalej. Rosyjski minister zapasów ropy starczy na 59 lat, gazu na 103 lata. Przy obecnym poziomie wydobycia surowców energetycznych w Rosji zapasów ropy naftowej wystarczy na 59 lat, a gazu na 103 lata, powiedział we wtorek minister zasobów naturalnych i ekologii Aleksander Kozow. Ocenił, że należy rozwijać badanie zasobów. Wydobycie ropy i kondensatu gazowego w Rosji spadło w 2020 roku o 8,6% do ponad 512 milionów ton, co jest najniższym wskaźnikiem od 10 lat. Wydobycie gazu w zeszłym roku wyniosło ponad około 693 miliardów metrów sześciennych. Czyli dosyć ciekawie, lećmy sobie dalej. Commerzbank zwolni 10 tysięcy osób. Jest porozumienie ze związkami zawodowymi. Commerzbank przeprowadzi zapowiedziane na początku roku zwolnienia grupowe. Będą to masowe redukcje, pracę straci 10 tysięcy pełnoetatowych stanowisk. Do 2024 roku pożyczkodawca zamierza zamknąć ten proces. Uzgodnienia ze związkami mówią o tym, że zwolnienia mają odbyć się przede wszystkim przez rozwiązania emerytalne, takie jak przejście na wcześniejszą lub częściową emeryturę. Z uwagi na wspomniany dobór pracowników do zwolnień bank uwzględnił dodatkowe wydatki restrukturyzacyjne w wysokości 225 milionów euro, które nie znalazły się w pierwszych szacunkach. No to lećmy dalej. Inflacja na Węgrzech przebiła 5%. Polska może być następna. Węgry są pierwszym krajem naszego regionu, w którym inflacja przekroczyła 5%. Niewykluczone, że następna będzie Polska. W kwietniu roczna dynamika inflacji na Węgrzech wyniosła 5,1%, poinformował tamtejszy Urząd Statystyczny KSH. To odczyt nieco wyższy od oczekiwań analityków, 5% zakładali, oraz wyraźnie wyższy od osiągniętego w marcu 3,7%. Piątka z przodu oznacza, że nad Balatonem ceny rosną najszybciej od 2012 roku. Wówczas w szczytowym momencie inflacja sięgnęła 6,6%. Z blisko 10% inflacją Węgrzy mierzyli się także na początku 2007 roku oraz na przełomie wieków. Kwietniowy raport z węgierskiej inflacji wskazuje, że w ciągu 12 miesięcy ceny żywności wzrosły o 2,4%. Duży wzrost cen odnotowano w napojach bezalkoholowych i wyrobach tytoniowych, bo tutaj aż ponad 12%, co jest głównym efektem wzrostu akcyzy na te drugie ponad 20%. Oczywiście inflację widać także w cenach paliw. Są one na Węgrzech o 39% wyższe niż rok temu. I mamy również z Czech informacje. W Czechach mniej. We wtorek rano poznaliśmy również dane o inflacji w innym państwie naszego regionu. Inflacja w Czechach wyniosła w kwietniu 3,1%. Podobnie jak na Węgrzech i w Polsce, był to wynik odbiegający od oczekiwań analityków, którzy zakładali 2,7% oraz wyraźnie wyższy niż w marcu, gdzie wynosił 2,3%. Tak jak nad Balatonem, spory udział w końcowym wyniku miały paliwa 16,3% oraz wyroby tytoniowe 19,5%. Netflix znów liderem w rankingu najpopularniejszych serwisów VOD. Netflix po przerwie wrócił na miejsce lidera w rankingu najpopularniejszych serwisów VOD. Platforma streamingowa ponownie zgromadziła najwięcej widzów w kwietniu. Jest to jednak najsłabszy wynik serwisu od początku tego roku. I tutaj mamy dosyć ciekawe zestawienie, które gromadzi nam tutaj pozostałe serwisy i mamy porównanie najpopularniejszych serwisów VOD. I lećmy sobie dalej. Członek RPP. W czerwcu możliwy wzrost inflacji do 5%. Prognozy przedstawione RPP wskazują, że średni poziom inflacji do końca roku może wynieść 4,2%, co powinno skłonić Radę do stopniowej normalizacji polityki pieniężnej, powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Eugeniusz Gattner. Dodał, że w czerwcu możliwy jest wzrost inflacji do 5%. Jeżeli w maju inflacja CPI będzie 4,5%, to w czerwcu może być już 5%. Musimy dbać o to, by nie odkotwiczyły się oczekiwania inflacyjne Polaków i nie stracili oni zaufania, żeby wiarygodność nasza jako Rady nie ucierpiała, dodał. Gattner spodziewa się
uderzenia odłożonego popytu i powstania presji na rynku pracy. Lećmy dalej. Członek RPP. Walka z inflacją nie z pomocą szybkiego wzrostu stóp. Walka z inflacją nie z pomocą szybkiego wzrostu stóp. Najpierw sygnał, że RPP jest gotowa do podwyżki, napisał w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej członek RPP Łukasz Hart. Moje stanowisko jest następujące. Nie można ani zapominać o inflacji, ani podejmować z nią walki już teraz za pomocą wejścia na ścieżkę szybkiego podnoszenia kosztu pieniądza. To, co aktualnie jest kluczowe, to utwierdzenie uczestników rynku w przekonaniu, że NBP trwa przy dążeniu do osiągnięcia celu inflacyjnego w średnim okresie i że nie zawaha się podjąć właściwych decyzji w odpowiednim momencie, napisał. Korzyści z dalszego utrzymywania luźnej polityki monetarnej są więc coraz bardziej wątpliwe, a koszty, głównie w postaci rosnącej inflacji, coraz bardziej widoczne, dodał. I lećmy dalej. Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP i to dzisiaj wygenerowało tsunami spadkowe na PKO BP. Zobaczymy, jak kurs zareagował dalej. Zerknijmy. Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP, jak również ze składu zarządu z upływem dnia zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca, podał bank w komunikacie. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia. Jak informuje Puls Biznesu, rezygnacja Zbigniewa Jagiełły nie jest zaskoczeniem dla najbliższego kręgu współpracowników ani Ministerstwa Aktywów Państwowych. To MAP stoi za dymisją prezesa PKO BP. Według naszych informacji, resort jest niezadowolony ze sposobu zaangażowania się banku w program ugód frankowych. Miał on mieć według zapewnień PKO BP charakter ogólnorynkowy, a w ostatecznym rachunku został on na placu boju sam. Kurs akcji PKO BP mocno w dół. Bezpośrednio po publikacji o rezygnacji prezesa Jagiełły kurs akcji PKO BP poszedł w dół o 5% do 35,31 zł. W dalszej części sesji spadki się nasiliły po 13, sięgały już niemal 8%. W ten sposób wartość rynkowa banku od początku sesji spadła o 3,7 miliarda złotych. No to zobaczymy finalnie, jak to się zakończyło, ale zerknijmy jeszcze na to. Ogromna strata PKO BP w 2020 roku. PKO BP jest największym bankiem w kraju. W ubiegłym roku bank odnotował ponad 2,5 miliarda złotych straty. Bank zarządza największą siecią placówek w kraju, ma ich ponad 1000 oraz 492 placówki agencyjne. PKO BP obsługuje ponad 11 milionów klientów, z czego 10,5 miliona w segmencie detalicznym. Prowadzi 8,2 miliona rachunków indywidualnych i obsługuje 7,5 miliona kart debetowych. Jest największym w kraju wydawcą kart kredytowych. Na koniec ubiegłego roku miał ich w portfelu 942 700 dla klientów detalicznych. PKO BP, bank z największym portfelem franków. Bank, którym przez 12 lat kierował Zbigniew Jagiełło, miał na koniec 2020 roku w swoim portfelu ponad 20 miliardów złotych kredytów opartych na franku szwajcarskim. Stawia go to na pierwszym miejscu wśród działających w Polsce kredytodawców. Pokaźny portfel zobowiązań to w dużej mierze wynik przejęcia banku Nordea w 2013 roku. Większość kredytów frankowych w PKO BP to kredyty denominowane we frankach. No to lecimy dalej, popatrzmy. Komentarze po rezygnacji Jagiełły ze stanowiska prezesa PKO BP. Zastał bank zamurowany, zostawia nowoczesny. No to akurat fakt. Zastał bank zamurowany, zostawia dynamiczny, nowoczesny i cyfrowy. Skomentował we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys decyzję Zbigniewa Jagiełły o rezygnacji z funkcji szefa PKO Banku Polskiego. Decyzję o odejściu po blisko 12 latach z funkcji prezesa Jagiełło kończy pewną epokę w rozwoju PKO BP, ocenił we wtorkowym wpisie na Twitterze szef PFR. 12 lat, a to jest spółka Skarbu Państwa. To naprawdę dosyć ciekawy przypadek. Jagiełło to wieloletni prezes PKO Banku Polskiego, szefował bankowi od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011, 14, 17 i 20. No to ciekawe. Lećmy dalej. Popatrzmy. Walne PKO BP zdecyduje o pozostawieniu niepodzielonym zysku z lat poprzednich. Akcjonariusze PKO BP będą decydować w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku banku z lat poprzednich w kwocie 5,5 miliarda złotych. Wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 7 czerwca, czyli niestety dywidendy się nie doczekamy. A jak myślisz, kto zostanie tutaj nowym prezesem największego banku w Polsce? Daj znać w komentarzu, a my lecimy sobie dalej. Bank Millennium optymistycznie ocenia szansę realizacji ugód w sprawie kredytów we frankach. Bank Millennium jest optymistycznie nastawiony do szans realizacji propozycji przewodniczącego KNF w sprawie oferowania ugód dotyczących kredytów walutowych i ocenia, że decyzję w tej sprawie bank podejmie w sierpniu, wrześniu,
poinformował prezes. Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale tego roku wyniosła ponad 311 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 18,1 miliona złotych. Wynik banku okazał się zbliżony do oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 317,8 miliona złotych. I lećmy, bo to jest informacja, na którą pewnie wszyscy czekali, rozgrywający PZU. PZU planuje wypłacić 3,50 zł dywidendy na akcję za 2020 rok. Powszechny Zakład Ubezpieczeń po roku przerwy chce wrócić na dywidendową mapę i to w wielkim stylu. Proponowana przez zarząd dywidenda ma być drugą, najwyższą w historii ubezpieczeniowego giganta. Zarząd PZU zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2020 rok łącznie 3 miliardy złotych, co daje 3,50 zł dywidendy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 15 września, a jej wypłata może nastąpić 6 października 2021 roku. I jak oceniasz tą dywidendę? Daj znać w komentarzu. Popatrzmy na to. Sasin, rynek pozytywnie przyjął informacje w sprawie działań w ramach transformacji energetyki. No bo oczywiście widzieliśmy wzrosty właśnie tych spółek z branży energetycznej. Lećmy sobie dalej. Tauron. Grupa Tauron szacuje, że jej EBITDA w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 1 735 milionów. Zysk netto wyniósł 851 milionów złotych. Nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 639 milionów złotych. Lećmy dalej. JSW nie jest zainteresowana kupnem ani nieodpłatnym przejęciem kopalń. W nawiązaniu do wypowiedzi prezesa Tauronu udzielonej 10 maja 2021 w Parkiet TV, Jastrzębska Spółka Węglowa oświadcza, że nie była i nie jest zainteresowana kupnem ani nieodpłatnym przejęciem kopalń z aktywów spółki Tauron i innych górniczych przedsiębiorstw. Podało JSW? No to ciekawie. Lećmy sobie dalej. Bank of America podniósł rekomendację dla PKN Orlen do kupuj. No to ciekawie. Lećmy dalej. Cóż, bo tutaj mamy. Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w pierwszym kwartale tego roku 160 milionów złotych skonsolidowanych przychodów, 7,1 miliona złotych zysku operacyjnego, 4,4 miliona złotych zysku brutto i 2,6 miliona zysku netto. Portfel zamówień na obecnie wartość 571,8 miliona złotych. I lećmy sobie dalej. Cóż tutaj mamy? Forest Light Games, producent i wydawca gier na PC-ta i konsole z grupy Playway, chce zadebiutować na rynku New Connect w drugiej połowie 2021 roku, czyli kolejna spółka z gamingu wybiera się na parkiet. I lećmy teraz z tym, co ciekawego dzieje się na rynku krypto, bo tam jak rano się obudziłeś, no to mogłeś dostrzec dosyć ciekawe korekty. W tym momencie chciwość panuje 58 i zobaczmy, co z tych korekt zostało. Bitcoin prawie 3% w dół, 55 900 dolarów za sztukę, poniżej 4000 dolarów za sztukę jest Ethereum, 2,29 na minusie. Widzimy również, że Polka się przeceniła o 5% i w topowej setce popatrzmy, najwięcej rośnie Year Finance ponad 34%, EOS 19% czy UMA 18%, a z korekt najwięcej zostało na RLC minus prawie 20%, Bitcoin Diamond 14% czy ponad 10% na Ethereum Classic. Jak jeszcze nie masz narzędzia, nie wiesz gdzie kupować swoje pierwsze kryptowaluty, to tutaj podpinam giełdy, z których sam korzystam. Jak potrzebujesz do złotówki, to w środku masz BitBeya, obok masz Binance, czyli najlepsza, jak dla mnie, największa giełda na świecie. Wrzucasz tylko maila i jest bardzo wysoki limit bez weryfikacji. Crypto.com, trzy podstawowe giełdy, które na początek w zupełności wystarczą. I przejdźmy do tego, co się dzieje ciekawego na rynku zagranicznym, bo wiadomo, wczoraj było dosyć nieciekawe i zobaczmy, czy dzisiaj jest inaczej, czy też nie. Ropa wyciągana do góry w tym momencie, 68,22 dolarów za baryłkę. Daksik kontynuuje spadki. 15 050 punktów, nieciekawie to wygląda. S&P 500 również 4116, no to ciekawe co tam się u nas dzisiaj działo. Nasdaq również w korekcie 13200 punktów, srebro delikatnie do góry 27,36 dolarów za uncję, złoto korekta 1828 dolarów za uncję i złotówka, czyli waluty do złotówki. Tutaj frank tanieje 4,14, euro spada 4,54, funcik delikatnie w dół 5,28 i dolar też spada 3,74, czyli złotówka nam się dzisiaj umacnia. I zobaczmy, co ciekawego dzieje się na naszym parkiecie. Zacznijmy od pozycji krótkich, bo tam mamy zmianę. Świeży szorcik na CD Projekcie od Marszala i to dosyć ciekawą pozycją. No nie dają odetchnąć CD Projektowi, cały czas go intensywnie shortują. Jeżeli chodzi o informacje, bo tutaj na zakładce info, jak inwestować konci, podpinam je na bieżąco, to jutro mamy dosyć ciekawy wysyp raportów. Czyli jeżeli zamierzasz rozgrywać te spółki albo masz je w portfelu, to na pewno warto zerknąć, sprawdzić, co tam u nich ciekawego
po tej publikacji będzie słychać. A my lecimy teraz już z naszymi zestawieniami, ale zanim do tego przejdę, bo sobie przypomniałem, że na karcie społecznej, że mamy głosowanie, jeżeli chodzi o nasze spotkanie weekendowe. Jaki przegląd zobaczymy w sobotę zamiast banków? 182 oddane głosy i jak na razie na prowadzeniu gaming. 32%, drugie miejsce zostawić banki, 19%, czyli jak chcesz oglądać coś innego, to koniecznie tutaj wbijaj i oddaj swój głos i zapraszam również nowe osoby do tego, żeby również tutaj weszły i zagłosowały na nasze pozostałe dosyć ciekawe pytania. I lecimy z tym, co ciekawego wydarzyło się na naszym parkiecie. Przypominam, że chcesz coś zgłosić do tych hitów w Wigurze czy New Connectu, to uczyń to w komentarzu. Mamy kilka zgłoszeń. Marcin nam dorzuca Marvipol, Jurek nam dorzuca tutaj CCC i pozostałe spółki odzieżowe jak Monale, Wistula i Vicent, tak więc będziemy sobie bacznie obserwować. A do hitów New Connectu BP Invest, możliwy rajd jak na lodach ekipy. No to zobaczymy, co tam ciekawego będzie się działo. Pozdrawiam zgłaszających i będziemy bacznie śledzić te spółki przez najbliższe 2 tygodnie. I popatrzmy sobie na produkcyjnych w dniu dzisiejszym. Formas 5% do góry, Milkpol 3,12 i w odwrocie mamy MBWS traci 3,90, Milkland 2,75, a liderzy obrotu to Haptek 264 tysiące, Formas 205 tysięcy. Jeżeli chodzi o hity New Connectu, BB Invest dzisiaj przecenia się o 1,84. Na hitach WIG-u widzimy Monary dzisiaj 5,80, Wistula 2%, Vicen bez zmian, Marvipol 0,6 w korekcie i CCC 1% na korekcie. A hity WIG-u z ubiegłego tygodnia, Getin obrywa 0,22, Azbis 5%. Na dywidendowych w dniu dzisiejszym Sanex 4% do góry, KGL 4% i PZU również pięknie 4% do góry. W odwrocie mamy Bowin 2, prawie 7%, Dektra 5,45, liderzy obrotu PZU 201 milionów, CD Projekt 118 milionów. Jeżeli chodzi o pogromców, tutaj Hemp 4% do góry, Medcamp 1,31, w odwrocie Mabion, no nieźle, 7% w dół, MPF Grupa 483 i liderzy obrotu to jest Mercator 24 miliony, 13 Mabion. Jeżeli chodzi o budownictwo, tutaj Prochem 2,46, Projekt Przem 2,15, a liderzy spadku to ZUE 4,26, CNT 3%. Liderzy obrotu to Budimex 2 miliony 600 i Polimex Bańka 300. Na nieruchomościach Atlases 4% do góry, BBIDF 4%, w odwrocie CP Grupa 3%, Plaza Center 2,99, liderzy obrotu Dom Development 487 tysięcy. Potem na naszych kolejnych zestawieniach na energetyce widzimy Tauron 2,49, ML System 1,19, w odwrocie mamy Foton 2,50, spółki energetyczne dzisiaj oglądaliśmy na przeglądzie sektorowym, tak więc tam Cię również serdecznie zapraszam. Liderzy obrotu to jest Tauron 35 milionów i PGE 34 miliony. Na turystyce dzisiaj Efekt 6% do góry, Enter 48 do góry, Rainbow się przecenia o 3,65, Elkop o 2,46, liderem obrotu jest Enter, milion przebity. Odzieżówka, Hurtimex 6% do góry, Monary 5,80, w odwrocie Redan traci 7%, Solar 5%, lider obrotu to LPP 32 miliony i CCC 29. I na gastronomii tutaj Maxi Pizza 6%, niewielki obrót, IBC Polska 2,68, Amres delikatna korekta 12, 10 banik się przekręciło, nieźle. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na spółkach gamingowych, popatrzmy, Redzik 5% do góry, Klabater 4,55, One More 3,53, a w odwrocie mamy Kubika, który obrywa 7%, Moonlight 6,80, Inkowo 6,75, czyli nadal negatywny sentyment na gamingu trwa w najlepsze. Jeżeli chodzi o obroty, CD Projekt, który obrywa dzisiaj 1,5%, 118 milionów, TS Games 8,5 miliona, prawie 8, Playway Huge 7,300 i Bańka 900 na 11bit. Dzisiaj delikatne longi w grze, który zgrywał kontrakty, 25 na plusie, 21 246 punktów. Jeżeli chodzi o banki, UniCredit 2,17 na plusie, mBank 1%, Getin 62, w odwrocie mamy PKO BP, które finalnie zakończyło dzień ze spadkiem ponad 7%. I jak widzimy, WIG Banki jako indeks również na tym ucierpiał, 3,67 w korekcie, Santander 2,44. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to PKO BP spadł na kosmicznym obrocie, 432 miliony, niesamowite. SA 118 milionów, Santander 33. Jeżeli chodzi o OZE, popatrzmy, czy OZE nadal śpi, no nadal śpi, nic się tam nie dzieje. Remersora 4% do góry, Sanex 4,63. W odwrocie najmocniej obrywa ELQ, tracąc 7,23, Braz 4,5%. Liderzy obrotu ML System, Bańka 800 i Grodno Banieczka. Jeżeli chodzi o indeksy, w dniu dzisiejszym liderem MSBAS 1,35, Grodno Górnictwo raczej 1,32, Media 1,30. Z głównych indeksów nic nie mamy tutaj w szczegółach. W odwrocie, jak widzimy, mamy banki, jest liderem spadków 3,67, leki 2,66 i jak widzimy potem EZWIG 80, 20 009 punktów, 59 setnych na korekcie, EWIG 40, 4575 punktów, 46 setnych na minusie
i WIG 20 25 na korekcie 2110 punktów. I lecimy ze szczegółami, czyli WIG 20, popatrzmy, dzisiaj największymi wzrostami chwali się Dinuś 6,5%, pięknie, PZU 4,24, JSW 2,59, a w odwrocie mamy PKO BP 7,18, Mercatora 2,73, Allegro 2,58. Liderzy obrotu to PKO BP 432 miliony, PZU 201 milionów, CD Projekt 118 milionów, również podobnie PKO SA i KGH 112. Jeżeli chodzi o średnie spółki, tutaj MWIG 40 pokazuje nam, że największe wzrosty należą do Selwity 2,5%, Wirtualna 2,39, a w odwrocie mamy Biomet Lublin, który traci 4,20, Ciech 3,57. Liderzy obrotu Kernel 19 milionów i podobnie mBank. Jeżeli chodzi o średnie, o małe spółki, tutaj SWIG 80 i zerknijmy sobie Serinus 3,35 do góry, Forte 2,85, a w odwrocie mamy Mabion 7%, Asbis 5%, M Company 4%. Lider obrotu to Asbis 15 milionów, Mabion 13%. Na New Connectie w dniu dzisiejszym Unified 73%, do weryfikacji oczywiście ten wzrost. Potem kolejna spółka również do weryfikacji 66%, Wacomtek 45%, Carlson 26%, ale jakieś większe obroty poszukajmy. Mamy coś? No nie mamy nic, czyli New Connect, tak jak widzieliśmy w statystykach, bardzo mocno spadł na obrotach. Ponad 50% na tych oficjalnych danych, które GPW nam publikuje. No ale popatrzmy, co za to przeceniało się dzisiaj najmocniej. LK Desink oberwało 59% do weryfikacji. Oczywiście potwierdzone mamy były taksy 20% w dół, Wabun 20% i na większym obrocie 152 tysiące. Potem mamy Thermoex 19, M4B 16, czyli widzimy, że dosyć konkretne dwucyfrowe spadki. Kubik na większym obrocie ponad 270 tysięcy, 7%, czy Inkowo 675, 130 tysięcy, czyli gaming, jak widzimy tutaj, nie cieszy się cały czas pozytywnym sentymentem, wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, no to dzisiaj nie mamy nawet jednej spółki, która by przekroczyła milion. Widzimy, że bardzo blisko tego był Columbus, ponad 900 tysięcy. Jeżeli chodzi o WIG, czyli indeks szerokiego rynku, zerknijmy sobie, cóż tutaj dzisiaj się wyprawiało na tym rynku. Kojarzcie kręcę, Computronic 20%, no tego to by się chyba nikt nie spodziewał. Niesamowity wzrost, gratulacje dla wszystkich, którzy oczywiście rozgrywają Computronic. Piękny wzrost, milion obrotu, Satis 8,5, Invista 8,42 i potem mamy Creditin 8%, MOL 7,74. Jak wiesz, co stoi za tym kosmicznym wzrostem Computronica, no koniecznie pochwal się w komentarzu, bo to wygląda wręcz niesamowicie. No i obroty. Dzisiaj po tym, co zafundowało nam PKO BP, wystrzeliły kosmicznie 1 824 889 385 zł. Transakcji zawarto 195 211 sztuk. I zerknijmy sobie z drugiej strony, co tutaj ciekawego się wydarzyło, jeżeli chodzi o spadki. Tutaj widzimy, że Altus oberwał 7,86, PKO BP 7,18, Mabion 7%, Redan 7%, to są te największe spadki. No i oczywiście obrotów, zerknijmy sobie jeszcze raz, kto tutaj rozdawał karty. PKO BP 432 miliony, odejście prezesa, no i kosmiczny spadek i kosmiczny obrót. PZU, pozytywna informacja o dywidendzie, 200 milionów się przekręciło, CD Projekt, PKO SA i KGHM, to są ten trzon, jeżeli chodzi o obroty na naszym parkiecie. Tak więc ja jestem bardzo ciekawy, jak oceniasz dzisiejszą sesję na naszym rynku, no i jestem też również ciekawy, jaki będzie miał wpływ ten spadek na S&P 500 i co z niego oczywiście zostanie, bo oni cały czas go oczywiście rozgrywają do ostatnich sekund, DAXik również, tak więc zobaczymy, co ciekawego jutro nas czeka. Daj znać w komentarzu, czy złapałeś się dzisiaj na jakieś sowite wzrosty, być może jakiegoś Computronica udało Ci się złapać, czy też nie. Tak więc zapraszam również do udziału w naszych głosowaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już jutro. Hej!